Nieopodal Zakopanego znajduje się wieś Bukowina Taczańsko. Pierwsze wzmianki na temat Bukowiny pochodzą z XVII wieku. W 1939 roku nazwa wsi została zmieniona z Bukowina na Bukowina Taczańsko. W miejscowości znajduje się szereg drewnianych pensjonatów z okresu międzywojennego, wybudowanych w stylu inspirowanym stylem witkiewiczowskim. Budynek Domu Ludowego w Bukowinie to jedna z największych w Polsce budowli drewnianych. Corocznie odbywa się w nim festiwal Sabałowe Bajania. W latach międzywojennych Bukowina była miejscem plenerów malarskich, które organizował Roman Girejko. W dwudziestoleciu międzywojennym nastąpiło przekształcenie wsi z rolnico-pasterskiej w wieś turystyczną. A obecnie jest dużym ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym. O czym świadczy rozbudowano baza noclegowo, stacja sportów zimowych oraz baseny termalne. A ty byłeś kiedyś w Bukowinie?